Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Czechu, i witam was w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs. Przypominam, łapka w górę na starcie, jak podoba ci się seria. I kontynuujemy, no tyle, tylko właśnie tu, gdzie skończyłem, to od razu przyznam szczerze, nagrywam następny odcinek. Już miałem kończyć, ale mówię, a jeszcze jeden. Najwyżej jutro po prostu mniej nagram. Do tego czasu tak różnie jest zbalansowany jest czas. Czasem w ogóle go nie ma, a czasem jest czas. Nie wiem, czy kumacie, mam nadzieję, że tak. No, więc nagrywam jeszcze jeden odcinek. Dzisiaj taki krótki. Wiem, że to trochę, szczerze mówiąc, nie fair, że walę takie krótkie odcinki z tego względu, że jeżeli odcinki są raz dziennie i po prostu ktoś to ogląda na bieżąco, no to jest trochę lipa, wiadomo, jak ktoś ogląda po prostu wszedł na tą serię, a większość takich osób będzie, że po prostu wejdzie sobie na serię i zobaczy, o, chciałem obejrzeć Watch Dogs i najwyżej zobaczy. Ale jeżeli ktoś ogląda na bieżąco, to nie fair jest po całym dniu dostać jeden 20-minutowy odcinek. Wiem, ale niestety na razie musimy tak sobie zrobić. Niestety na razie, słuchajcie, musi tak być. No, są sprawy, słuchajcie, ważne i ważniejsze, tak? Dzisiaj może walnę trochę dłuższy, z 30-minutowy, może walniemy sobie dwie misje, jeżeli jakaś nie będzie długa ta misja. Shit. Zobaczymy. Zobaczymy. Przygotuję wszystko do przesyłania tego goticzka. W ogóle, kurczę, ja o tym gotiku i w ogóle o tym wszystkim to gadam chyba od 3 miesięcy, że tam prześlę. Ostatecznie jakoś tak średnio wychodzi. Ale bo to jest też problem, bo jeżeli przesyłasz, to wiecie, to... No to jest lipa, nie? Skorzystania z kompem. Może być problemy, co nie? Więc warto to robić na przykład w nocy i też internet w nocy mam szybszy. Nie, jakoś dużo, nie? Chociaż może z dwukrotnie szybszy. Czyli... No czyli fajnie, nie? Czyli mogę sobie coś obejrzeć w 8K. Myślę, chociaż nie próbowałem, ale myślę, że da radę. A tak normalnie to tam nie 4K, ale 2K. 4K to już ciężko jest, żeby normalnie w ciągu dnia leciało, nie? Więc w nocy na pewno fajnie by było też przez... Nie wiem, jak jest przesyłem, ale zgaduję, że też jest więcej. Crispin's might take it into the auction, and my only shot at getting close to Iraq. He needs to disappear. Spoko, w poprzednim odcinku na koniec wytłukłem jakieś 10 osób, ale od dzisiaj, moi drodzy, staję się dobrym człowiekiem. Tak jest. Tak jest. Oczywiście w grze komputerowej, bo normalnie to staram się na co dzień, nie zawsze wychodzi, wiadomo jak jest. Ale staram się na przykład nie jeść mięsa. Ani warzyw, segregować śmieci, być miły dla różnych ludzi. I tak dalej. Pytanie, co też definiujemy jako bycie dobrym człowiekiem, to nie jest takie, wiecie, hopse siup. Okej, poczeka... Chociaż nie wiem, czy coś to zmieni. A! Nie, spoko. Nic za bardzo nie zmienia. Nie, a zmienia, kurwa, to trzeba tak szybko? Chyba ich pogrzało coś na... Okej, okay. Myślę, że to będzie easy action. Mr. Quinn didn't know which color you'd like, so, you can take whichever. O, takie zielone. Taki zielony McLaren. Chłopie. O, wiem, że to odblokowujemy chyba w trakcie właśnie. Wiem, że to auto istnieje, że tam za coś można to odblokować. Wydaje mi się, że po prostu w trakcie to odblokowujemy. Misji jakieś. Fabuły. Ja powiem wam, wizja w mojej głowie zielonego McLarena nadal. Ojojoj.
Op, się kręci. Tu jest coś zielonego, czekajcie, obczaję se. Muszę się namachać, co to jest? Nie wiem, ale fajne, w ogóle zielone kolory to jest koks. Dobra, czyli trzeba sprzątnąć kolesia. Problem jest taki, że nie do końca wiem, jak to trzeba zrobić. Na pewno misą, znaczy na pewno bronią z tłumikiem, jeżeli mamy chłopo sprzątnąć. Problem jest taki, że nie do końca można to zrobić po cichu. Co? Chłopce, wysiadł tego. A bierzemy furę tą jego. Zobaczymy jak śmiga. O, nie ma opon, tak? A. Dobra, dotrzyj do prywatnej loży, spoko. Tylko teraz chciałbym zobaczyć, czy... O, nie można auta na zamówienia, szkoda. Bo chciałbym, słuchajcie, sobie zobaczyć, za ile kosztuje to auto, jak śmiga i czy mogę je zamówić. Pewnie muszę je kupić. No, teraz się nie dowiemy, a ponadto nie ma opony, to by tłumaczyło, dlaczego chłop wysiadł. Nie wiem, czy tak było w skrypcie, czy po prostu się tak stało i mieliśmy szczęście. W każdym razie za trudno nie było, a chłop zamienił się w Adama Małysza. Także no, jedźmy do klubu. To może być, słuchajcie, ciekawa misja. Byłem w kilku klubach tutaj, ale tu się nic za bardzo nie dzieje. W sensie, wchodziłem do klubu i zazwyczaj patrzyłem, co tam, co można zrobić i mniej więcej tego... W tym samym momencie przypadkiem wyciągałem broń i chłopy uciekali i nic już nie mogę zrobić, więc niestety moje wspomnienia z klubami w tej grze nie są najlepsze, czyli no, chyba dwa razy przypadkiem zajechałem, nie wiem czy raz nie na odcinku nawet, może dwa razy na odcinku, nie wiem, a może było więcej razy, ale nie powiem, wydaje mi się, że dwa. O nie! No i kit. Ej, wbrew pozorom podoba mi się ten model jazdy. W sensie, znaczy model jazdy, model zniszczeń. Mimo tego, że te zniszczenia nie są na poziomie GTA 5, wiecie o co chodzi? Że każde uderzenie Irisa to faktycznie jest uderzenie Irisa. To i tak mi się to podoba, nie wiem. Lubię tak, bo tutaj jest straszny tłok i te ulice nie są jakieś rozległe, wbrew pozorom. To jest duże miasto ogólnie, ale te ulice są jakieś takie ciasne strasznie. I często jest tak, że se porysuję, ale mam przez to nowe autko, przynajmniej wygląda na nowe autko, więc spoko. To mi się akurat podoba, no jesteśmy. Crispin's as fucked up as they say, I'm gonna draw attention. Just find the auction invite and get out. O, mamy sejwik. Jesteśmy? Kasenka? Tak jest. O, to jakiś lepszy klub. The Poppy Special. Very good, Mr. Crispin. A signature dish prepared especially for you. We'll hang on to any weapons.
Mr. Crispin, right this way, please. Chłopie, ja ze sobą mam... They couldn't keep up. Chłopie, ja mam 70, kurwa, takich broni przy sobie. Podążaj. No dobra, cej. O nie, manekiny, nienawidzę manekinów. Nienawidzę manekinów. Mi się w ogóle łapy trzęsą. Pewnie tego nie widać, ale jak próbuję sobie kichnąć alt... O, dzień dobry. Jak mi się łapy trzęsą! Co jest grane? Chyba witamina... witamina... magnes nie jest posiadany. Ty, co jest? Co się dzieje z moją ręką? Tego nie widzicie, ale ona niezłe dęsy na kurwa, tak? Tak, jak trzymam... Nie wiem, jakieś ułożenie nerwów, chyba jak trzymam alt, bo tak normalnie? Nie, normalnie też, ale kurwa dziwne, dobra. No nie wierzę w tą rękę moją. Dobra, i chodźmy dalej. Co się dzieje? Nie wiem, strasznie dziwne. Dobra, w ogóle co ja gadam o ręce, jak my tu w klubie jesteśmy nocnym, a ja coś pieprzę. Chyba, że... A, ja nie muszę alta trzymać. No to kurwa, niezła zabawa. Myślałem, że trzeba alt trzymać, a to nie trzeba. Po prostu jak klikam W, to idzie mi. O, dzień dobry, witam. Co pani pali? Nie wolno palić, palenie zabija. Nudny ten klub. Na razie. Pokręcony skurwiel. Hannibal? O nie, to już wiem, co to kurwa za specjalne danie będzie. Właśnie tak się spodziewałem, że to specjalne danie to będzie człowiek z jakiegoś powodu. Czułem to. Nadal to czuję. What's your name? Poppy? I know about you. What you do to girls. No, it's not. It's okay. I'm done. So? Boopsy! Ale mam miniaturę. Nie, podoba mi się ta korona na kurce. A ta laska idzie z nami? Czy nie? Chyba nie do końca. Nadal nie wiem, co robił ten chłop. Czy jadł? Czy po prostu znęcał się jakoś tam ogólnie? Ale był ciekawy wątek, powiem wam szczerze, z kanibalami. My gun. We hope you'll come back again. No kurwa, nie sądzę, chyba że mogę. Mogę? Czekajcie. Zrobimy sobie tak, patrzcie, zaznaczymy. Chociaż nie. I need a favor. I gotta get Poppy out of this place. O. Nie. Jak niedostępna. O. Zaznaczymy i zobaczymy, czy potem możemy wrócić. Co jest za auto? Czemu jest tu? I'm not sure we can add things up so cleanly, but we're gonna get her out.
Lubię to auto. O, mamy punkt zdolności, co oznacza, że idziemy w baterie. One są przydatne, wierzcie mi. Do pościgów i tak dalej, jak nas ścigałem, to są giga przydatne. A to w ogóle co to jest? To śledztwo. Mieście, bo... A to możemy, jak jest przy okazji, tutaj? Czy trzeba jakieś się włamać, klasycznie? Mogę sobie po prostu, kurwa, wejść jak szef, czy nie? Chyba nie mogę wejść jak szef. Jak mi się łapa trzęsie nadal. Jak mam coś tak przełożyć pod dół, to jakby... Przyznam szczerze, że dawno nie jadłem magnezu, a zawsze miałem z tym problem. Więc no... Dobra, nie robię teraz tego. Pomyślimy później, idziemy zrobić kolejną misję, tak jak mówiłem dzisiaj, może troszeczkę dłuższy ten odcinek machniemy. Fajnie, że postawili mi furę, którą wcześniej odstawiłem, bo miała przebitą opo. Ciekawe czy... A, może ja... Wiecie jak się stało? Może ja po prostu ją przebiłem, jak do chłopa strzelałem wtedy. Mogło tak być, no. Fajne jest to auto, podoba mi się. Ja myślałem, że gumę się pali, jak klikasz spację, a tu się okazuje, że musisz kliknąć W i S jednocześnie. O czym szczerze mówiąc nie wiedziałem. Czyli teraz muszę wszystkie auta przetestować na palenie Gumsona. Szczególnie jakieś ścigacze. Motory może. Nie, przyznam szczerze, że mechanika sterowania w tych grach pojazdami jest moją ulubioną. Się lubię jeździć na przykład GTA autami. Często robiłem sobie takie misje, na przykład misje, takie do siebie misje, że po prostu brałem na przykład jakieś auto i bawiłem się, że muszę na przykład w rajdowca, nie? Czyli brałem sobie jakieś auto i sobie jeździłem po bezdroża. Więc... Mimo tego, że jakoś teraz się nie... Kiedyś się mocno interesowałem formułą, autami i tak dalej. Teraz to powiem wam szczerze, no tak do aut mi daleko. Jedyne co muszę to zdać prawo jazdy. Szczególnie, że teraz się przeprowadziłem. Ale tak to do aut mi... O, daleko. Modeli i tak dalej. No kiedyś mocno czytałem, nawet ostatnio znalazłem jakiegoś w szpitalu. Znalazłem takie gazetki, które czytałem, bo z tych Top Geara i wszystkie wspomnienia wróciły. Dużo tych gazet, oczywiście no, wyrzuciłem je. Co mam z nimi zrobić? Stare gazety. A mi się przypomniało, że czytałem. To były czasy. Chłopie, mówiłeś tak, gazetę do czytania. I miałeś gazetę do czytania, bo byłeś szefem. Chorym szefem i prawda nic nie mówiłem, bo miałem taką chorobę, w której nie mogę nic mówić, więc mniej więcej jak prosiłem o gazetę, to mówiłem coś w stylu jest tak chujowe zachowanie, ale chujowe czasy, ale to zawsze w tym jest, że jak się mówi o takich, o kiedyś to było, wiecie, nawet jak kiedyś było chujowo, to i tak jakoś kiedyś to było, brzmi fajnie. Mściciel uderzył ponownie. He's been terrorizing citizens in the name of justice for months now, and people have had enough. Some are even referring to Pierce as a terrorist. But does Aiden Pierce fit the profile of a terrorist? That's not entirely clear. He has not attached himself to any political movement, and his targets appear to be criminals themselves. However, the CPD insists that their job is to apprehend the man, not to label him. Everything else will be left to the justice system. Powiem szczerze, że myślę, że spokojnie mogą mnie nazywać terrorystą, bo mniej więcej zabiłem już tyle osób, że seryjnym mordercą my się mogą by kurwa nazywać. No, rozumiem, że to gra tylko. Ponadto, wiecie, jesteśmy hacker masterem. Może tam oni nie potrafią nas wykryć, chociaż mówiąc, że Aiden Pierce, to nie wiem. Dziwne. Dobra. Ryzykowna oferta. Uuuu, ale furek. Security's gonna be tight and it won't be long. I psiarskie. Reports my mess at the car dealers. Nie mogę do psiarski? Scan his dog tags, make a clean getaway. Sounds easy enough. Something tells me it's not gonna go down that way. Jak nasza postać tak mówi, to na pewno kurwa nie będzie. Niestety nie mogę. Wow, shit, man! O, ale furki. O, nie mogę niestety z nich korzystać. No dobra, rozpocznij misję. It's time for a mission. Guys.
Sorry, Mr. Crispin. We need your weapon. Wouldn't want to be rude. Not a scratch. Mr. Quinn said you like to see the raw merchandise. I'd like to know what I'm paying for. Świeży towar? Czy więcej bubsów? Dobrze, ten odcinek się sprzeda. I asked for my merchandise to be delivered here. Where can I find Poppy? Mr. Quinn got your request. Don't worry, she's here. Aha, po. Tell you Mr. Quinn's rules though. All payments must be made in cash or through a secured account. If you want to sample any of the girls before they're open to bidding, you gotta pay a small fee. Premium girls are off limits. Don't want to lower the value if you get me. Yeah, I get you. Make sure it's a quiet night or we aren't gonna be able to keep the other boys from shutting you down. Our clients are low-key. Yeah, yeah, why are the payment already? Being this close to gangbangers gives me a rash. Never mind. Boss will be done with them soon enough. Czy my, nie, czy będzie tylko ta laska, ta czarna. No fucking way I'm going down for any of this shit if it ever gets leaked. So there better not be any fuck-ups tonight. The money rolling around in there? Co się kurwa dzieje? Dziennik audio, ja bym chciał szczerze posłuchać tego dziennika audio. Nie wiem, czy to przez okulary mnie nie boli ten nos, o którym mówiłem wcześniej. Oj, sorry. Nie wiem, czy nie w poprzednim odcinku. Lucky Queen. Kiedyś miałem pseudonim Lucky. O, nie wiem, czy to mogę pokazywać. Nie no, mogę chyba. Na szczęście. Jestem... Hannibal? Nie. Tak, Hannibal Venus. Jesus fucking... Znaczy pewnie w wiecie, pewnie w całym... Szczerze mówiąc, pewnie w całym internecie. Teraz trochę... Teraz jest czas, słuchajcie, na zastanowienie się nad tym wszystkim. Teraz powiem wam... O, nie wiem, czy takie bubsy normalne mogę... Tu jest tak zwany... A nie, dobra. Już myślałem, już się bałem, że a tu legitne wszystko na razie jest. Obawiam się, że w całym, słuchajcie, internecie... No, myślę, że takie strony istnieją. Naprawdę. Nie chcę nikogo martwić, ale wiecie... Myślę, że tak. Wszystko możesz kupić przez internet. Na tych deep webach. No, raczej to jest rzadkość, wiecie, to jak morderstwo. No, zdarzy się, nie? Ale umówmy się, że nie jest to jakieś... niepełnosprawne umysłowo? O nie! Dolly. Nice day, huh? Uciekła. O nie. Nie. Niedobrze. Mam nadzieję, że to po prostu randomowe jest pisane, a nie tak, żeby właśnie go, wiecie, chwycić za serduszko. No tu jest jakiś... Ktoś jej używa. Kamera jest już używana, okej. Okay. Uczy się w szkole wieczorowej. Chyba tutaj. Tu możemy? O! Możemy zhakować w ogóle. Hakuj. Oj, kamera. Go. Telefon zawiera skradzione pliki. Go. To zostaniemy do hakowania. Spoko. To jest jakieś wyjście. Warto wiedzieć w sumie. Po prostu wyjście pewnie będziemy mogli tym uciec albo coś. Spoko. Warto jest chyba posiadać tego informację. Chicago South Club. Możemy kupić drina albo chipsy? Chyba nie. Brakuje mi tej opcji. This is Mr. Crispin. We're taking him to meet Mr. Quinn. They won't bring all the merchandise on stage at once. It's on my schedule for private show.
Hej kochanie, jesteś w domu? Nie. Jakie tu są skurwiele, czekaj. Utknąłem w biurze, będzie późno. Okej. Okay. Motherfuckers. O nie, hakujemy wszystkich. Ja bym sobie... To jest ciekawy wątek. Przepraszam bardzo, ale mnie interesuje. Ja sobie będę hakował, bo se mogę. Ma być dłuższy odcinek, no to chuj. Ojej, opierdolimy siano, zajebiście. Tutaj hakuj. Chcesz wpaść dziś do Nie, i to się nazywa The Ambrose. Wow, ale gadanie staruszka. Nikt tak nie mówi na ten lokal. Mam mniej lat od ciebie. Dobra, jeszcze ten. Oszałamiający egzemplarz. Oszałamiający, ale drogi. Bez oferty. Byłyby kłopoty na rynku. Muszę spasować. Tu są jeszcze gagatki. Nie po to dali tyle, żeby tego, żeby to nie czytać. Myślę, że to mu się spodoba. Może, ale wiesz, jaki jest wybredny. Faktycznie. Weźmiemy ją jeszcze za dwie na wszelki. Za dwie na wszelki wypadek. A może ta. Nie przepadam za długonogimi. Będą inne. Mam w ogóle tu jest jakieś, że ludzie są mniejsi, niektórzy? Wydaje mi się, że chyba każdy jest tych samych rozmiarów i dziewczyny są po prostu niższe. Nie ma, że nie ma modelów jakby osobnych, a szkoda. O, temu też opierdolimy siano. O, ten ma nawet więcej siana. To dużo lepsze niż to miejsce w Hongkongu. Wiedziałem, że ci się spodoba. Dużo większa różnorodność. I jakość też. Dobra, sklej jeeper. Jeszcze możemy coś tu pohakować, widzę. Hakuj. Znalazłem obiecującą. Czyli zaczynamy polowanie. Powiedz chłopakom, że będziemy mieli swoją zdobycz. Świetnie. Ja bym sobie pohakował, no nie po to dali tyle ludzi do hakowania. Właśnie o to chodzi, żeby pewnie kontrast zachować taki... Wiecie, ta wygląda na taką, co się stawia. Dobrze będzie zabawniej ją złamać. Chcę ją, zrób to. Oczywiście. No problemu, seniores. Sporo talentu dzisiaj na scenie. Zawsze tak jest. Queen nie zawodzi. Boże, nie mogę się zdecydować. Jak dziecko w sklepie z cukierkami. No to kurwa, ciekawe. Podoba mi się. Ciekawe porównanie, kurwa. Dziecko z cukierkami. Tutaj. Dobrze rozegrane. Nie no, ja muszę kurwa ich przehakować wszystkich. Ta jest niezła. Ta bardzo ładna. Tak bardzo ładna. Składać ofertę? A mnie pupka boli od takiego siedzenia. Absolutnie. Nie wiem, czy absolutnie tak, czy absolutnie nie. Takie, no wreszcie ten dziado. Dziadek. Nie podoba mi się to. Luz, jak coś będzie nie tak, to spotkamy się na młodzi. Będzie git. Ok, spoko. Spoko. Ok. Spoko. Ok. Uj, żadna nie jest w moim typie. Ta ma za duże ręce. Nie podobają mi się jej włosy. A tamta ma dziwne oczy. Co za zawód. No to kurwa. Nie jeździ. Wszystkie są takie chude. Na to jest popyt. Cóż, ja tego nie chcę. To strata czasu. Bo wiecie, po prostu se przewincie, jeżeli nie chcecie, nie? To ta pasuje. Dobra, składam ofertę. Z idealnym dawcą musimy ją mieć. Idealnym dawcą? To... W sensie to jest handel niewolnikami, czy kurwa... Chyba tak, co? Handel niewolnictwem takim, powiedzmy. Tylko czemu oni są biali? Przepraszam. Oczywiście kochajmy się wszyscy. Nieważne, kto jest z jakiego kraju, ile ma wzrostu.
czy w jakim języku mówi. Wiecie jak jest. Jest ładna. Ale nie wygląda na to, żeby długo wytrzymała. Musisz lepiej traktować swoje zabawki. Ale wtedy nie miałbym powodu kupowania nowych. Kupować nowych. Z przodu byli liniarze. Ty na legalu? Pytasz serio, jak myślisz? Kuba, płaca te psiarnie. Dobra, chyba ostatni chłop. Podoba mi się jej fryzura. Można to zmienić. Ani to, jak chodzi. Też można to zmienić. A wszyscy zhakowani? Wydaje mi się, że tak. Może tam jest jakieś śmietana jeszcze. Czekaj, a dobra, że nie będę tam szedł, no nie przesadzajmy, co nie. Dobra, pan Irak czeka, chyba jest na górze. Ty, a to jest komputerowo zrobione. A, i tu się licytacja odkurwia. Normalnie, 12 koła, ty, też sobie mogę zlicytować? Chyba nie mogę, co? Czekajcie, jeszcze się przejdę, z ciekawości. Nie no, pewnie nie mogę. Licytacja niewolników, mechanika gry. Ten chłop przez chwilę przypominał tempo lewej. Wyglądał jak małpa, miałem takie wrażenie. Mam ukurwione okulary. Ale mam ubrudzone okulary. Tu coś jeszcze było, nie? Jakieś chłopy. Nie można było wejść z tamtej strony, a z tej można? Chyba też nie. Jakieś chłopy były, że... Nie pamiętam. Ale coś wydaje mi się, że tu było. Sobie przybliżę monitor. O, tu jest jakieś zejście na dół, ale coś ciekawego więcej... Nie, chyba nie można nawet przejść. Nie, dobra. Cofamy. Sorry, że tak długo wszystko czytałem, ale w sumie... Ja lubię, znaczy... Wiecie, to zależy, nie w każdej misji czytam wszystko tak dokładnie, jak to robiłem teraz. Ale szczerze mówiąc, ta misja wydaje mi się dość ciekawa. Tak samo jak z tymi, na przykład nie będziemy robić wszystkich śledztw, na przykład z bronią i tak dalej, tak. Przynajmniej mi się wydaje. Ale na pewno zrobimy sobie osobne tutaj odcinki na sam koniec. Sprzedana. Rusian. Ale sobie, słuchajcie, zrobimy osobne odcinki z tych zabójstw, bo to na przykład mnie interesuje. To są chyba komputerowo wygenerowane. Trochę wyglądają realistyczne, tylko w chujowej jakości. Ej, mam wieści od szefa, który... O, to się koledzy zdziwią. To im stuknął szefa. Możemy tu wejść? Wątpię. Że szefa kto stuknął. Znaczy trochę też stuknęliśmy szefa, tak, w takim cudzysłowie. Shit all risk now. Extra security ain't enough. We should have canceled. The risk is allowing yourself to be seen as weak. Relax. Any other bids, Joe? Do what you have to do. Go make a circus. My men are stretched. Your men are expendable, Mr. O'Rank. A my tego kolesia spotkaliśmy, no tak. Meantime, find out who killed my men. No, tam coś tam było, że robiliśmy misję. Coś było, nie wiem czy pod. Nie wiem czy poboczną, czy nie. My associate, Mr. Arrak. He's a loyal soldier. But he is young. Moving on to the next item. What do you see when you look down there? I see.
Segz. Experience has taught me not to be manipulated. Another bid received. Not to back down. Final call on this bid. I don't detect an accent, Mr. Christian. Final call. Sold. Moving on to the next item on your tablets. Life has taught me a great many things to get me where I am. Bidding has opened. Luck had nothing to do with it. We had an opening bid. Bids are still open. On wie. Final call on Mr. Crispin. Bid. They don't trust Final you. Call. I know we're leaving. Sold. Come here. Closer. Moving on to the next item. Tattoo. It's a tracking device beneath the skin. It's also very efficient for business. I can scramble it. That's it? Yeah. I overheard them talking about Crispin. They know something is wrong. You need to get... Co kurwa? Ja zacząłem jeszcze chodzić. Ruszyć się nawet nie... Kurczę, ale mnie... To co ja mam zrobić? They know something is wrong. You need to get out of here now. Through the basement. O, a to co? No, oh, plus. I won't leave my friends. Okay. We'll send help. A, na pełny już wjeżdżamy. Okay. Hurry! They're gonna figure out my health. Ooh, ooh, to to? Tu, tu, tu. Premia do koncentracji, Spox. Nawet jej nie używam tej premii. W ogóle mamy broń jakąś? Nie. O. Muszę psiknąć. Żartowałem. Zaciskanie nosa OP, polecam używać. Widzę, widział nas, widział. Bierz tego akacza, bierz akacza. Jo, bro. Jo. Dobra, mamy akacza. No nie jest to, przyznam szczerze, kurwa, broń cicha, nie? Tak średnio mi pasuje. Idziemy jeszcze w drugą stronę, zobaczymy, czy jest tu. A nie, tu właśnie, to chyba tędy mamy się przedrzeć, tak czy siak. Wydaje mi się, że tak. To jedyna opcja. A to do wytwarzania możemy. Nie możemy wytworzyć, pewnie, że nie możemy. Dobra, jednak nie tu. Tylko były. Tu w sumie nic nie było. Wait. A, drabiną po prostu. A, my tu byliśmy. A teraz jest otwarte, PF-ka, że tak. Grab him. Jak to było? Widzisz, masz to? I see that motherfucker.
Nie, no nie zrobię tego. Ale przecież taki tłum ludzi to się rzadko widuje. Chciałoby się posłać tam akasem w kule w ludzi. Uwielbiam, przyznam szczerze, gry komputerowe z tego względu, że no są grami komputerowymi, co nie? Jakby możesz tu robić wszystkie dziwne rzeczy, się wyżywać w tych grach, jak tylko chcesz, jak tylko sobie zażyczysz, więc to jest koks. Zawsze jak na przykład ktoś mnie pyta, znaczy ktoś mnie pyta. Znaczy, no też pytałem, zdarzyło się pewnie, że ktoś zapytał o to. Może starszy, może kurwa ciocia. Czy gry na przykład. Kurczę, molek, myślałem, że byłem za osłoną. Czy gry na przykład powodują agresję? Albo telewizja pyta, to ja mam takie. Co? Co? Wydaje mi się, że gry mega pomagają z agresją. Przynajmniej mi pomogły z agresją gry komputerowe, przyznam szczerze. I zawsze, słuchajcie, jak byłem zły na przykład, no to brałem sobie GTA, pamiętam od czwórki, brałem sobie normalnie grałem sobie w GTA, słuchajcie, i po prostu rozjeżdżałem se ludzi, nie? Się tak wyzywałem, strzelałem do policjantów czy coś. Więc, no mi przynajmniej gry komputerowe mocno pomogły z agresją, a byłem dość mocny. Kursy. To jest ciężka misja. No i widzicie, ja tu mówię, że 20 minut odcinek, czy może trochę więcej, że 30, chłopie. Chyba zdecydowanie więcej niż 30 ten odcinek będzie trwał. Ty, to po co mi AK-47, jak chłopy i tak mnie rozpoznają? A czekajcie, muszę to zobaczyć. O, no to po co mi ten AK? Ajajajaj, karamba. Привет, привет. Średni czas renderowania klatki 1 sekunda. Kurwa mać, co jest? Ja tu mam statystyki ogólnie. What is that? What is that? Hey you, stop right there! Ale zawsze jest, słuchajcie, druga medalu odnośnie. Druga strona medalu odnośnie agresji. No, przyznam szczerze, że czasem triggerują gry, co nie? Ale to raczej rzadko, przynajmniej mnie. To jak triggerują, to też trochę przyznam szczerze, że to nie jest nic wielkiego, że ja sobie zrobię. Nie, czy tam. Nie wiem, uderzę w klawiaturę, kurczę, mocniej w przycisk. No, to jest praktycznie nic. Przecież dużo osób ma w Lidze Legend, że tak krzyczy. Miałem ziomę, co krzyczy ciągle. Na ligę legend. Ja tak niekoniecznie, przyznam szczerze. Raczej do krzyczenia i tak dalej to daleko. Nawet jak mnie trolują, to w sensie to mam takie podejście, że właśnie o to im chodzi, nie? On chłop chce cię strollować, a ty się dajesz jak dziecko, nie? I on czerpie z tego przyjemność, więc warto jest nie trollować. Znaczy nie trollować, czy w sensie nie dać się strollować, o. Tak to powinienem ująć. Dobra, to jest ciężka, kurwa, to jest ciężka misja. Dobra. Jak my tam mamy dotrzeć? Ojejoj, być. Odwróć się, gałganie. Podnośnikiem? Jakoś? Szybko, szybko, nie! Tak! Uda się go obezwładnić, chociaż nie wiem, wątpię. Chociaż... Mamy to. Okej, tędy.
Zyskaj, o, swoją broń. To jest akurat fajne. Gdzie mi tłumik? Trzeba to jakieś schakować, pewnie. Nie wiem, czy był safe. Oby był. Oh! Holy shit! Co to za wjazd? Czemu tu wszyscy mnie widzą? Ale w ogóle dziwne, że... Holy fucking shit! W sensie, to było widowiskowe, co nie? Myślę, że widowiskowe to jest dobre słowo. A chłopy tu nic się nie zorientowali, nie? Jakby coś tam wybuchło, nie wiem o co chodzi. Kurwa mać. Dobra. Czy my mamy przylepne IDki? Nie. Tutaj babiki, zagłuszenie, nie, ale mam najdziki. No to... Trzeba wyczuć chyba jednak. Kurwa, to nie jest dobra informacja. O, nie mam najdów? Trzeba wytworzyć, dobra. Dobra, martwy. Mam trochę daleko kamerę. Ty. Wow. Tutaj nada. Taki tu ten nade chyba. Dobra, mamy to. Zabójstwo jakiegoś weterana, whatever. Gdzie kolejni chłopi? Gdzieś tu, a na górze. Wow. Wow, deadłem. A nie, wow. Nie wiem, gdzie jest koleś. Amunicja jakaś. O kurwa. O kurwa, nie mam nade'ów. Szybko. Dobra. Ajajajaja, jakbym nie wychylił, tylko... Niestety. O, to szykuje się, widzę, godzinny odcinek. Proszę bardzo. Jaka heca. To mu się spodziewać. Pewnie każdy, kto wiedział, to wiedział, co to za misja i może w jakimkolwiek małym stopniu, chociaż zna mnie i moje umiejętności strzelania. Czy może umiejętności strzelania są dobre nawet? Szczerze, ale... Wow. O, martwy. Dobre umiejętności strzelania PPG.
kurwa, oni tak blisko podchodzą? Za blisko, panowie, nie? Tak? Dobra. To jest jakiś szef chyba. Ale się nie zgraliśmy niestety timingowo. Szef umarł? Ja umrę. Na hita jestem. Dobra. To był jakiś szef, tu wysadzony jeden. Dobra. Bobik down. Bobik to jest w ogóle moje... Kocham to słowo. Słowo Bobik to jest... Przepyszne jest. Tu gdzieś koleś jest w środku? Gdzieś tutaj. Co tak? A tu jest! Kurwa. Wow. O, nowa broń, nie mamy? Gruby, a ja nie mam kurwa tych. Ale kurwa jest ewakuacja robiona na prędkości. Fuck. Dobra, try hard. Wiem, że już wcześniej robiłem try hard, ale nie jest taka łatwa misja. Ci z góry to są frajerzy. Najpierw tych górnych pościągać, bo to... A i trzeba ładunek wybuchowy przynajmniej jeden zostawić na grubego. Chłop źle ocenił pozycję przeciwnika. Leżeć. Kurwa, ja se ładuję. Jaki Bob? Co za kurwa psygłup. Znam tego kolo. On w ogóle już jasno jest. I to tak kozacka jasno. Powiem wam szczerze, że trochę to się może wydawać, że nie ma odrzutu, ale no... Kurwa, to jest jakiś żołnierz. No, ale... Hedzik to jednak hedzik na szczęście. Nie to chciałem zrobić, to chciałem zrobić. I teraz tak, wytworzyć nejdy. Ważna sprawa. I ściągnąć tego gościa z góry. Down. Kurde. Bo musi paść za wszelką cenę. I... Z góry ma przewagę, ale... Ale dobra. Okej, okay. Teraz będzie gruby. Powiedzmy. Opancerzony. Chyba, że padł już. Nie no, wątpię. O, to było łatwiejsze niż sądziłem. No dobra. 55 minut. No coś czuję, że się, słuchajcie, nie wyrobię do końca godzinki. To jakby ta misja będzie trochę dłuższa. Będzie ponad godzinna nawet, bym powiedział.
No, na pewno będzie ponad godzinny odcinek. No dobra, no. Ja nagrywam 20-minutowe odcinki. Też misja, godzina. Pewnie, że tak. Ale mamy tą przewagę, że chłopy w szoku. To musimy wykorzystać tą przewagę, że chłopy są w szoku. Ich po kolei, tutaj siubu dubu. Po cichu. Dobra, down. Myślę, że padł. Mam nadzieję, że każdy zrozumiał. Tu jest gruby. I gruby idzie do nas. Nie, gruby nie idzie do nas. Gruby idzie do nas. Nobody plays unless you find them. Don't get caught in the open. I got my eyes on you, motherfucker. No i po misji po cichu. Tutaj profilaktycznie zadupcyłem. Grenada. A my musimy się stąd wydostać, więc nie wiem, tą górą mamy iść jak tutaj? Czy głupie to, ale... Tak mi przynajmniej pokazuje, że to są wrogowie, więc... Gdzie chłopy? Chłopy kurwa w szoku. Tu jest jakiś... Bobo. Cześć. Co? Spanikowałem, no. Time to fuck this guy up. No dobra, normalnie jest odcinek dwugodzinny robiony tego. Przyznam szczerze, że dupa mi się poci strasznie. I ogólnie to chciałbym sobie otworzyć okno, ale... Podobno krzyczę. Czy może nie teraz, ale wcześniej grałem w ligę. Podobno krzyczałem. Okej, okay, dość skuteczna broń na grubych. Na chudych myślę też. Ojojoj. Wezwano... Jezus, ale jestem warzywem. O Boże. O jo, o jo. O Jezus, no to teraz będzie kurwa zabawa. O, oczywiście, że jest gruby. Cześć. Trzeci gruby pada na dwa heady. To jest dobra informacja. Szczęście, zbugowałem się. No co?! Kamizelka kuroforna. Zdjęty. Jest dobrze. To jest ciężko opanować, słuchajcie, powiem wam szczerze, ten odrzut. Nie jest łatwa sprawa, naprawdę. Czy możemy przeskanować kolesia? Fajnie by było, jakby się tak dało. No, go. Dawaj. To jest w ogóle ich dwóch. Dobra. Tam był. Dobra. Dobra, jest... W miarę dobrze jest. Co nie? Mogłoby być lepiej, ale mam nadzieję, że już nie wezmę posiłków, że jakby to by to były posiłki. Jakby koniec. By zjedli swój posiłek, jakby koniec. I to. Ale w ogóle se słuchajcie fasolkę po brytońsku zaraz zrobię. Oj, tak, byczku. Z wegańskimi parówkami. Oj. O, już mi zaczęło burczyć brzuch, jak tylko o tym pomyślałem, szczerze mówiąc. Gdzieś tu był ten snajper, co jest? Uciekł gagatek. A tam jest. Siema. Nie no, to jest jak w GTA San Andreas, mi się tak kojarzy strasznie.
GTA San Andreas, 100%. Ten chłop się tak dziwnie odbijał, to w GTA San Andreas tak było. No, osłona to jest najważniejsza w tej grze, szczerze mówiąc. Bez osłony na tym poziomie to nie ma co nawet. Czy to jakieś ammo? Coś takiego? Pewnie, to jakieś składniki do wytwarzania czegoś. Okej, okay. ID zbliżeniowe to się przyda może. Zobaczymy, żuraw. Dobra, to chodźmy żurawiem. O, siano. O, a to co to? Odblokowano broń. To jest jakiś karabinek półautomatyczny. Tak zwany SCAR. SCAR 20 Grotto. No to świetnie. No to myślałem, że żurawie leci w dół, a nie na drugą stronę. Ale dobra. My i tak całkiem nieźle poszło. Dobra. Drzwi? O, już ma godzinny. Nie. Oj, nie. Minus jeden. Tu też jest gruby? Czy to nie gruby? Nie, to zwykły. Nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę. Time to fuck this guy up. Wiecie, jak ten odcinek ma i tak już tyle. Że ten odcinek i tak już jest na tyle długi, to szczerze wam powiem, że... dogram se to do końca. O, słyszę, jak idzie gruby. Musi być gruby. Słyszycie, jak kroczy? Gagatek? Zobaczymy, zrobiłem kurwa live'a z odcinka. Powiedzmy. Nie mam jak go ściągnąć, no nie mam. 5:25 jest, by the way. A coś czułem, żeby nie nagrywać tego odcinka, nie? Tak sobie mówiłem, że może nie, że może później, nie? Że będzie jeszcze. A mówię, że niby że dwa odcinki dziennie sobie powiedziałem, a teraz już trzeci nagrywam. Mówię, że może niekoniecznie powinienem tak robić, jak miałem dwa nagrać dzisiaj. Ale mówię... No, się pewnie, że się kurwa odbije. Okej. Okej. Oj, nie okej, bardzo nie okej. Dobra. Winda. Muszę pamiętać o koncentracji. Ale to mi się, po ciul mi się to przydaje, ta koncentracja. Do dupy jest ta koncentracja, jak mam być szczery. No się ma. Jak ja strzelam, patrzcie jak ja strzelam, widzieliście to? Patrzcie jak ja buduję. Co jest grane? Podnieś broń. Podniosłem. A nie używaj jej. Normalnie było strzelane. Gra nie jest zbugowana, ni w ogóle. Osłona jest najważniejsza. Tak jak mówiłem w tej grze. Dlatego biegniemy na otwarty teren. Nie no. Hit. Gdzie są te kolesie? Kurde. Nie widzę gdzieś chłopa, ale nie wiem gdzie on jest. Na mapie widzę. Gdzie jest gościu? Widzę też na dole. Ja po tego na dole. Mam nadzieję, że wiem, którym się odpala koncentrację, kurwa. Ale na wszelki wypadek. Snajper. To był snajper. Dobra. Teraz jest lipa.
Dzisiaj teraz jest ciężkie, jest wszystko mrugę. Okej, okay, tym się koncentruję. Dwa paski zużyłem, spoko. Ale weźmiemy sobie to i sobie zjemy. Pyk. Zajebiście. To jest ważna sprawa i ważna też sprawa jest nędziki, których nie mam. I to jest, słuchajcie, przewalone, że nie mam nędzików. Może zaćmienie. Może zaćmienie. Zauważyli mnie? Dobra. Ale bekujemy się, bekujemy się, bekujemy się. Nie! Oj, byczku! Nie, nie, nie. Zaćmienie. Go. Nawet nie wiem, co się dzieje. Dobra. Ale to jest ciężka misja, wam powiem szczerze. Albo ja coś gałganie. Cisza jest. Proszę. 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 O, to nawet smart. Koniec? Misja wypełniona. A powiedz, że się zapisała gra, bo nawet nie zwracałem uwagi. Jest, jest, to jest chyba z naszej save'a, więc mogę wyjść z tej gry. Badaj tajemnicze teczki rozsiane po całym świecie. Kolejne, znajdź podejrzanych kupujących. Okej, mam kolejny, wydaje mi się, fajny wątek, który też sobie zrobimy jakby... Okej, to jest naprawdę fajne i myślę, że tę misję też sobie porobimy. O, młody nam uciekł. Holy shit, jak nas zgniotło. Młody nie wie, że potrafimy go śledzić. Dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że to tyle dialogów i tyle wszystkiego na dzisiaj. Och, słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie. Pomocy próbowałem znaleźć mamę. Są tu ludzie z bronią. Boję się. Schowaj się, Jack, już zajadę. No już w następnym odcinku śmigam. Moi drodzy. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jak zawsze na samym końcu przypominam łapkę w górę, o komentarzach oraz o subskrypcjach. Został łapkę za godzinny i 10-minutowy kurczę ten odcinek. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie o 16 oraz o 18. A w tej serii widzimy się jutro. Nie wiem, o których godzinach, o ile puszczę tą serię, ale widzimy się na pewno jutro. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Ejo.